Ja jestem wolnym człowiekiem i sobie będę tutaj, przyjechałam na stoisko i sobie tutaj zaparkowałam, bo jest to najbliżej do mojego stoiska. I nigdzie więcej nie było miejsca do parkowania. Także niech pan sobie wypisuje, co pan tam chce. Ja i tak nie przyjmuję żadnych mandatów od okupanta. I to mam panu do powiedzenia. Czemu pani mnie obraża od jakichś okupantów? No przecież pan nie ma uprawnień. A jakie ma pan uprawnienia do tego, żeby tutaj zwracać cokolwiek uwagę i źle parkować? Uprawnienia do tego, żeby pan mógł tutaj wypisywać mandaty. Łamie pani przepis. Jaki przepis? Kto ten przepis ustalił? Państwo polskie. Jakie państwo polskie? Dostała pani prawo jazdy. Jakie państwo polskie? Pytam pana, jakie państwo polskie? Komu pan służy? Dostała pani prawo jazdy. Komu pan służy? Zdawała pani. No i co z tego, że zdawałam? No i co z tego, że zdawałam? To trzeba się do niej stosować. Do czego mam się stosować, słucham? Do jakich przepisów? Gdzie jest policja? Kim wy jesteście, żebyście tutaj chodzili? Jaka straż miejska? Jaka straż miejska? Pytam się, kto was wynajmuje? Kto was wynajął? Tego nie muszę powiedzieć. No to ja nie muszę. Szamotuły. To jest burmistrz miasta i gminy Szamotuły. Kim jest burmistrz miasta i gminy? Kim jest? Kim jest, proszę mi powiedzieć. Proszę nie robić zbiegowiska. Jakiego zbiegowiska? No przecież nie ma nikogo koło nas. To jakiego zbiegowiska? Ja nagrywam, proszę pana. Krzyczy. To już zauważyłem. No bo krzyczę, bo was ktoś tu nasłał. Dobrze jest. Najpierw nie było miejsca dla mnie pod namiotem, a teraz ktoś was nasłał, żebyście panią, przyszli. Ja nagrywać, żebyście przyszli. A bardzo dobrze, ale ja nie wyrażam zgody na ja opublicznienie. No to ja pana też uprzedzam i będzie pan na YouTubie, proszę pana. Będzie pan na YouTubie za to, że mnie pan obraża, wolnego człowieka. Jak o panią obraziłem? Pani przyszła nas zaatakować. Ja przyszłam, myśmy bo po prostu nic nie robili, a pani ja już przyszła widziałam, do nas, że idziecie do mojego samochodu, że idziecie kontrolować. Ale można tutaj przychodzić. No a teraz pan się wymiguje z tego? Nie wymiguje się. Robił pani pan parkuje, zdjęcia mojego przepis, samochodu i wszystko. No, jaki przepis? Poproszę jaki przepis? Uprawnienie. Nie mam dokumentów. Parkujemy tylko w miejscach. Nie mam dokumentów, proszę pana, nie udostępnię panu moich dokumentów, bo nie ma pan uprawnień do tego, żeby tutaj kontrolować. Dobrze, to ja zawołam policję. A niech pan sobie woła. Też będą musieli mi udowodnić, że mogą mnie kontrolować. I tyle. Chce pani coś kupić? Nie? Nie, z panem Maciejem chciałam. Aha. Widzi pan, że jesteśmy zajęci. Chwilę potrwa, nie? Burmistrz do tej pory nie przysłał mi uprawnień do zajmowanego stanowiska w mieście Szamotuły. Sąd w Szamotułach do tej pory nie wykazał uprawnień do zajmowanych stanowisk. Więc na jakiej podstawie prawa robicie tutaj po prostu te kontrole? I tyle. Sami chcieliście tego. Sami chcieliście, żeby tutaj zrobić aferę. Najpierw pan kierownik nie znalazł dla mnie miejsca pod namiotem. A teraz samochód pani wam przeszkadza. Mamy tutaj jedną osobę, która chce nam coś. Nie osobę, tylko wolną kobietę, proszę powiedzieć. Wolną kobietę. Na rynku. Na rynku. A nie osobę. Ja chwilę poczekamy, ja z tą panią porozmawiam. Tak, mam pytanie do.